Cześć ludziska, witam was serdecznie. Na kanale Wilczy Szlak rozpoczynamy taki cykliczny dział krótkich filmów z recenzjami sprzętu. Będzie się to nazywało Wilczym Okiem. Będę się starał pokazać wam sprzęt, którego używam. Zaznaczam, że nie są to płatne reklamy. Nikt mnie nie namawia ani nie płaci mi za reklamowanie konkretnego sprzętu. Ja po prostu będę wam opowiadał o czymś, czego używam, o przedmiotach, które używam, które znam i o których coś wiem. Moja przygoda z outdoorem rozpoczynała się bardzo prosto od takich tylko wyjść samotnych lub z psem w Peak District, mogliście to zobaczyć. Patrzyłem wtedy głównie na dwa parametry, jeśli chodzi o jakikolwiek sprzęt. Przede wszystkim cena, najtaniej jak się da. I po drugie, podobał mi się styl wojskowy, więc najchętniej kupowałem rzeczy w kolorach kamuflujących, co nie było takie złe. Ale to były takie parametry, które mnie interesowały. Przez ostatnie 3 lata zakosztowałem wielu różnych rzeczy. Zakosztowałem wspinaczki w skałkach, w lodzie, wchodzenia na góry wysokie, penetrowania jaskiń, urbexu, spałem w ruinach, w lasach, na mrozie, na deszczu, pływałem po wodzie, również na morzu, jak mogliście widzieć, więc bardzo, bardzo musiałem zrewidować moje podejście do sprzętu i zwrócić uwagę na bardzo konkretne cechy produktów, które powodują, że są one lepsze, wytrzymalsze, bardziej przydatne. I w tych właśnie filmach będę wam o tym opowiadał, będę pokazywał przedmioty, części ekwipunku, które moim zdaniem są warte polecenia i spełniają swoje funkcje. Plecak na dłuższe wyprawy. Na wyprawy przynajmniej dwudniowe, kiedy zostajemy na noc w terenie, a myślę, że i na tygodniową włóczęgę, jak najbardziej z racji swojej pojemności odpowiedni. Zaprezentuję wam plecak, który mam od niedawna, ale już udało mi się go wypróbować. To jest plecak firmy Osprey. Tych modeli Ospreya jest bardzo dużo. Ten nazywa się Aether 65. Gdzie 65 jest również oznaczeniem pojemności. Ten plecak jest w stanie pomieścić 65 litrów. Dlaczego ten plecak? Plecaki firmy Osprey nie są tanie. Ci, którzy orientowali się w cenach, kupując sobie plecak jakiejkolwiek różnych firm i przeglądali oferty, wiedzą, że Osprey nie jest tani. Dlaczego zdecydowałem się go nabyć? Ponieważ ma parę bardzo przydatnych funkcji i przede wszystkim jakość, która powoduje, że nie będziecie żałowali ani jednego wydanego funta, ani jednej wydanej złotówki. W tej chwili na rynku te plecaki można kupić za mniej więcej równowartość 200 funtów, czyli na polskie to jest około 1000 zł. Tak jak powiedziałem, nie jest to tani plecak, ale powiem wam szczerze, używałem kilku różnych plecaków, tanich, różnych firm. One się darły, one się nie spisywały w terenie, męczyły ramiona. Natomiast tutaj mamy same plusy. Króciutko o nich opowiem. Dla porównania chciałem wam pokazać jeden z moich pierwszych plecaków. Chyba nawet pierwszy, którego używałem tu w Anglii. To jest plecak firmy Highlander. Chciałem wam pokazać tył. System pasów. Pas biodrowy, który jest tak naprawdę tylko kawałkiem parcianego pasa. I takie poduszki, które w założeniu mają powodować, że plecak nie będzie się przytulał ściśle do naszych pleców, będzie tutaj cyrkulacja powietrza. W praktyce kompletnie się to nie sprawdza. Ci, którzy chodzą z plecakami, wiedzą, że po iluś tam godzinach, szczególnie jeśli jest ciepło, chodzenia po terenie, po górach, mamy mokre plecy. Kiedy zdejmujemy plecak, jest wiatr, bardzo łatwo, że się przeziębić, może nas zawiać. No i sama świadomość chodzenia z mokrymi plecami nie jest przyjemna. Jeśli chodzi o ten plecak, to po pierwsze zwróćcie uwagę na jego ukształtowanie, na ten profil, który tutaj jest. I mogę wam to powiedzieć, to jest gwarantowane przez to, że ten plastikowy panel, który jest wewnątrz, jest w kształcie takiego C. Ten plecak nie przylega ściśle do naszych pleców. Nawet wyładowany po brzegi zachowuje dystans. Ten system nazywa się Airscape. On trzyma dystans pomiędzy naszymi plecami a tą powierzchnią, więc plecy się nie pocą, jest przewiew. Kontakt mamy jedynie tutaj w okolicach bioder, w części lędźwiowej.
Do tego dochodzi pas, zobaczcie, w pełni regulowany. On jest na rzepy. Możemy go wydłużać, możemy go zmniejszać, aby dostosować do swojej talii. I po założeniu tego plecaka można rzeczywiście poczuć różnicę, ponieważ ja odczuwam to mniej więcej tak jakby 50% ciężaru, który mamy wewnątrz, spoczywało na biodrach, nie na pasach. Tak naprawdę, jeżeli w plecaku nie ma dużo, dobrze zepniemy pas biodrowy, nawet nie byłyby potrzebne szelki, on w jakiś sposób już się trzyma. Oczywiście szelki są potrzebne, no bo one utrzymują ten plecak, żeby jak gdyby w czasie podróży trzymał się naszych pleców, ale większość ciężaru, a przynajmniej połowę, dźwigamy na tym pasie. Wszystkie pasy, wszystkie rozmiary można osiągnąć poprzez regulację. Szelki góra-dół, pas biodrowy, tak jak mówiłem, wysuwany, chowany. Również te szelki, żeby to wyregulować, to wszystko można zrobić w czasie marszu. Ten system nazywa się fit on the fly, czyli dopasowanie w locie. Nie trzeba zdejmować plecaka, można wysunąć te szelki, można wysunąć lub zmniejszyć pas. Cała regulacja odbywa się podczas marszu. Takie rzeczy jak pasy spinające, jeżeli plecak nie jest pełny, żeby go skompresować. Takie rzeczy jak uchwyty na kijki do chodzenia, czy też na czekany taternicze. To wszystko nie jest żaden wielki wyczyn, ponieważ każda firma tak naprawdę, niemalże każda firma to oferuje, ale tylko wspominam o tym, że to jest. Są też kieszenie boczne, w które możemy schować coś podręcznego, na przykład butelkę napoju, ale plusem tego plecaka jest to, że jest jeszcze drugi otwór. Nie tylko od góry, ale tutaj. Jeżeli mamy plecak na sobie, w czasie marszu możemy wyciągnąć bardzo łatwo butelkę wody, napić się. Oczywiście kieszenie na drobiazgi w pasie biodrowym. Oczywiście w górnej klapie pokrowiec przeciwdeszczowy. Kolejna kieszeń. Mała rzecz, a cieszy. Zobaczcie. Haczyk, do którego możemy dopiąć kluczyki. Przyznam wam się, że miałem już nieraz tak, że parkowałem samochód, szedłem w góry, zostawiałem kluczyki gdzieś w plecaku, później szukałem, bo mi się przemieściły, ponieważ miałem dużo różnych drobiazgów. Tutaj jest do tego odpowiedni haczyk. Niby nic, a jednak powiem wam, bardzo fajna sprawa. Zobaczcie, samo zabezpieczenie zamków, za które te elementy, za które ciągniemy, są tak zrobione, że jest to bardzo wygodne. Nawet jeżeli mamy zmarznięte dłonie, zgrabiałe palce, bardzo łatwo możemy to odpiąć. Zaraz wam oczywiście opowiem o najpiękniejszej rzeczy tego plecaka, ale co jeszcze? Jest jeszcze osobna przestrzeń oczywiście w dolnej części. Można tam trzymać na przykład śpiwór. Jest możliwość połączenia tej części dodatkowej z resztą plecaka poprzez odpięcie dna. I zaraz wam powiem o tym, co najbardziej mnie ujęło, jeśli chodzi o ten plecak. Pakując się na wyprawę, powiedzmy na kilkudniową, potrzebujemy mnóstwa różnych drobiazgów, rzeczy większych, mniejszych, bardziej potrzebnych, mniej potrzebnych. Ciężko jest zachować taki porządek pakowania, bo oczywiście możemy podejrzewać, że na przykład przekąski nam się przydają pierwsze, więc zostawimy je na górze plecaka. Śpiwór raczej wieczorem dopiero wyjmiemy, więc kładziemy go na dno plecaka, jako pierwszy tam ląduje. I tak w miarę staramy się to pakować, żeby mieć po prostu w pierwszej kolejności dostęp do rzeczy najbardziej potrzebnych. Ale może się zdarzyć w czasie naszej podróży, że nagle potrzebujemy coś, co jest na dnie plecaka. W standardowym plecaku musimy odpiąć górną klapę, zanurzyć rękę i próbować wylosować tam, wynaleźć po omacku dany pakunek lub wyładować zawartość plecaka na ziemię. Nie tutaj. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w plecaku Aether od Ospreya, ale najpierw naładuję tutaj trochę drobiazgów. Zwróćcie uwagę na ten pakunek. To jest akurat poduszka. Wkładam ją tam na dół. Będziemy jej poszukiwać już za chwilę. I kolejne.
Jeszcze na koniec damy poduszkę. Jesteśmy spakowani, jesteśmy na trasie. Potrzebujemy tej małej paczuszki z nadmuchiwaną poduszką, o której Wam wspominałem. Wiem, że jest na dole. I teraz mamy do wyboru w tradycyjnym plecaku kopanie od góry, ale w tym plecaku istnieje prostsza droga. Zobaczcie. Widzicie to? Przednia klapa jest otwierana dosłownie jak wieko walizki. Proszę bardzo. Oto jest żądana paczuszka. Nie musiałem wyciągać tego wszystkiego. Mogę ją wyjąć, użyć, schować z powrotem, coś tutaj dołożyć, zapiąć klapę i maszerować dalej, bez konieczności wyciągania wszystkiego z plecaka. W warunkach, kiedy na przykład pada deszcz i chcemy wykopać coś na wyciąganie wszystkiego, albo jest błoto, nie ma tego gdzie odłożyć, przyznacie, że jest to rozwiązanie rewelacyjne. Jeżeli do tego wszystkiego dołożymy bardzo dobrej jakości materiały, plecak, jego wykonanie, sposób odszycia, staranność plastików, zamki, które nie mają zwyczaju zacinać się w najbardziej nieodpowiednich momentach i tak jak powiedziałem, wytrzymałość, myślę, że jest to plecak na lata, jeżeli nie zrobimy czegoś bardzo gwałtownego, nie przetniemy go nożem albo jakąś ostrą krawędź skały, powinien nam służyć lata, naprawdę lata, gdzie tanie plecaki, ja średnio zajeżdżałem jeden na sezon, więc myślę, że biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, to 200 funtów, które wydamy na ten plecak, nie jest małym wydatkiem, ale w zupełności powinno to jak gdyby w ogólnym rozrachunku wyjść taniej niż kupować co roku następny plecak, denerwować się, nie mieć tych wszystkich funkcji dostępnych, które mam w Ospreyu. Mogę naprawdę śmiało polecić, bo jak dla mnie plecak bomba. Jeżeli w którymkolwiek momencie w czasie mojego użytkowania ten plecak nie zawiedzie, ja Wam o tym powiem. Oglądajcie Wilczy Szlak, będziecie widzieli ten plecak w akcji, będziecie mogli śledzić, jak gdyby, jaki spisuje w terenie. Miałem go już ostatnio podczas noclegu na Bezludnej Wyspie. W deszczu spisał się idealnie, także to będzie na tyle. Dziękuję Wam bardzo za ten krótki film pod tytułem Wilczym Okiem. W tej serii, przypominam, będę się przyglądał różnym częściom ekwipunku, będę o nich trochę opowiadał. Trzymajcie się, bądźcie aktywni i do zobaczenia na szlaku.